Dobra, nagrywa się. Siemanko, dzisiaj nagrywam jednym ujęciem, bez żadnych montaży. Jak z ostatniego mojego odcinka pamiętacie, żeby wyrenderować taki film, zmontować go, potrzebuję wystawić go na balkon, żeby się dobrze chłodził sprzęt, a w obecnej sytuacji wolę nie otwierać okien. Dobra, nie no, świruję. Po prostu chciałem, żeby materiał był na szybko, żeby do aktualnej sytuacji nadążyć. Słuchajcie, do sedna. Śledząc media społecznościowe, obserwując fanpage'e różnych klubów sportowych, spotykam się z takimi informacjami, że kluby te zapraszają wszystkich, żeby dalej trenowali. Niektórzy odwołują zajęcia grupowe, niemniej jednak wszyscy gorąco zachęcają, żeby chodzić, żeby ćwiczyć, żeby utrzymywać swoją odporność i tak dalej, ble, ble, ble. Moim zdaniem jest to czysta głupota, wynikająca tylko z tego, że chcą po prostu zarabiać na ludziach, prawda? To jest takie krótkoterminowe patrzenie. To, że ktoś na przykład chodzi do klubu, nie ma objawów, to znaczy, że to nie znaczy wcale, że nie jest chory, że nie jest nosicielem. Można po prostu przejść bezproblemowo a można przenieść na kogoś innego zupełnie, prawda? Także nie patrzmy na to w ten sposób. Ja sam zrezygnowałem z moich treningów, z treningów personalnych, a to, co chciałem Wam polecić, to jest zostanie w domu, no i trenowanie w domu. I teraz mam tutaj parę zaleceń do takiego trenowania w domu. Mianowicie na pewno warto obniżyć intensywność treningów z kilku względów. Jeżeli zmniejszymy intensywność treningów, nie narażamy się na jakieś kontuzje, jakieś urazy, nie świrujmy na treningach z jakimiś trudnymi rzeczami w domu, ponieważ możemy sobie zrobić krzywdę, a na pewno nie chcecie kilka godzin stać na czekać w kolejce na pogotowiu ratunkowym, nie? No, czy tam w przychodni. Kolejna sprawa to jest to, że teraz warto troszkę przyoszczędzić na jedzeniu, na piciu, a jak będziemy ostro trenować, no to wiadomo, że kaloryka jest zwiększona, a nasze zapasy mogą się wyczerpywać. Zwłaszcza jak patrzę po tym, co się w sklepach dzieje. No, ten okres warto sobie też po prostu na przykład wpisać w jakiś deload, czyli trenować z połową obciążeń, o połowę mniej serii, o połowę mniejsze obciążenie. Można sobie jakieś tam ćwiczenia porobić, których nigdy nie robiliśmy, które się wdrażamy mniej intensywnie. Polecam tutaj moje treningi z kanału Trening w Domu, to jest z krzesłami i miotłą, z poręczami jak ktoś ma, ale w ogóle można z ciężarem własnego ciała bez zupełnie sprzętu ćwiczyć takie tradycyjne ćwiczenia typu pompki, brzuszki, przysiady. Można nieco bardziej wysublimowane ćwiczyć ćwiczenia. Możecie się zapoznać w internecie, czy ja Wam mogę podesłać, jak będziecie chcieli, jakieś gotowe programy treningowe. Słuchajcie, czyli tak, skupiamy się na utrzymaniu formy. Utrzymaniu formy, wiadomo, że nie zrobimy jakiegoś progresu dużego na tym, ale nie będzie spadków, a chociaż może i się niektórzy zregenerują po intensywnych treningach. Na pewno warto ćwiczyć ze względu na to, że odporność będzie większa, jeżeli się ruszamy, ale najważniejsze jest to, żeby głowa była spokojna, bo jak siedzimy cały dzień w domu, no to będzie nam świrować, trzeba się poruszać, nie ma innej opcji, nie? Także żeby troszkę bańkę odciążyć, trzeba się poruszać, nie? No. Słuchajcie, no i tyle chyba. Dobra, no to co? Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do następnego odcinka.